Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forzy Horizon. Kochani, zostało nam jeszcze tam troszeczkę wyścigów do przejechania, troszkę tam tych wyścigów ulicznych. Także twój samochód jest jest za szybki. Za dobry na te Buu. zawody. Musisz usunąć pewne części, Trudno, zanim trudno. organizatorzy pozwolą ci Tak wziąć to w nich bywa. udział. Także sobie porobimy jeszcze tę misję do końca. Fajnie mi się gra w tą grę i w ogóle, także postanowiłem nagrać do końca takie dodatkowe jak gdyby odcinki. Oczywiście do tej serii dorzucone. O Jezus Maria, jeszcze mi się film włączył. O masakra. Czekajcie, go wyłączę. Na telewizorze mi się film włączył. Jakim cudem? Strachy na lachy czy coś? Można i tak. Dobra, no to ogień na tłoki. To jest sprint, to spoko. I to jeszcze... No, zaległe, że tak powiem, z bossem. Z bossem. Jaka to była opaska? Fioletowa. Także zobaczcie, jak jestem do tyłu z tymi bossami całymi tych opasek. Mistrzostwa, widzicie, mamy wygrane, a bossowie jeszcze zostali. No, ale nieważne. Już w ogóle to autko mamy ulepszone na maksa, także się nie da więcej coś tam pomodzić z nim. O kurde. Nawet mamy ulepszone już te wszystkie tam... Spoilery, nie spoilery, bo coś tam naprzód zakładałem ostatnio, pamiętam. O luju. Ona gdzieś tam też się obtarła, dobra. Także tutaj sobie ładnie mniej więcej poradziliśmy. Też tak widzicie, szybko jadę, żeby jak najszybciej to przejechać. Żeby porobić tę misję wam jak najszybciej. I zakończymy tą serię i zobaczymy, co tam... Co tam wymyślę następnego. Jeszcze nie myślę, bo ja to bym chciał sobie zagrać Far Cry'a, ale kurde. Kiepsko to widzę z waszej strony, ponieważ Far Cry już na moim kanale, jakby nie patrzeć, jest. Więc różnie to może być odebrane, nie? Zobaczymy, co to będzie. No mega mam ochotę po prostu Far Cry'a zagrać, no co ja mam poradzę? No nic wam nie poradzę, tak? Strasznie mnie tylko to wnerwia, że kurczę, nie mam jeszcze tego dostępu gold wykupionego tak na stałe, stałe. Przebiję się przez to? Przebiję. Jakbym miał kurczę dostęp premium, to mógłbym na przykład sobie teraz skoczyć na jakąś tam jedną szybką rundkę w multi. Bym wam pokazał, jak to działa i tak dalej, także fajnie by było, nie? Ale niestety się tak nie da. Ponieważ mówię, no nie mam tego golda cholernego. Nie wiem, może przed świętami sobie kupię. Prezent sobie sprawię, że tak powiem. Albo powiem Paulince, Paulinka, spraw mi prezent. Co, perfumy? Nie, gold na Xboxie. Ha, tak myślałam. O, jakby było pewnie. Dobra, mamy niezłą kasę, naprawdę niezłą. Zrób mi przysługę, zachowaj to. Nie chcę, nie chcę, nie dziękuję. Lambo nam wystarczy, Lambo to jest takie jedno z ostatnich tam chyba samochodów, także najlepsze w sumie, nie? Chociaż ja tam tego nie czuję, bo przyspieszenie to ono ma tak badziewne. Już tam to poprzednie auto nasze miało, jak gdyby lepsze to przyspieszenie, no ale okej. Dobra, jeszcze trochę mamy tych wyścigów, kurde, ja się nie wyrobię w jeden odcinek na bank. To sobie pojedziemy jak najbliżej do tego oczywiście. Oczywiście tam sobie jak najbliżej pojedziemy, ale no mówię, no nie wyrobię się za cholerę, nie? Nie ma opcji nawet. No widzicie, przy okazji reklamy jeszcze jedną sobie zdobędziemy. No i dobra. Także tutaj jeszcze mamy pokaz. Pokazówkę jakąś. I chyba to już będzie ostatnia pokazówka, bo tam chyba więcej nie widziałem nigdzie na mapie. No tak, skręć ostro w lewo, jak ja kurde o. Zatrzymuję się na kamieniach, no ale okej. O masakra. Dobra. To sobie kurde drogę wybrali. Okej, rejestrujmy się i weźmy udział od razu.
W ogóle zobacz, jak ta bateria zipie. Dwie kreski, no to nieźle. Jak coś, to chyba mam tam tą baterię naładowaną. Or not. Nie wiem nawet, nie mam pojęcia. Bo nie wiem właśnie, czy wam mówiłem, ale sobie kiedyś właśnie jak konsolę kupowałem, to myślę, kurde, no nie będę ładował przecież no to w tym, nie? Paluszków zwykłych, nie? No to kupiłem sobie te takie... tą taką stację dokującą z trzema bateriami. Takimi tymi dużymi bateriami całymi, nie? Ciekawe właśnie, czy można w nich paluszki ładować. A nie, no nie można, bo tamto... Nie, dobra, bo te tutaj mają takie blaszki, że można ładować, a tamto nie ma. Dobra, no to nie da się. Czyli musiałbym mieć pod prąd podpięty. To bez sensu jest. Ja już wolę mieć stację dokującą cały czas włączoną i tyle. Ale to ma hamulce ostre, ja pierdzielę. Szóste miejsce? Cieluju. No dobra, spróbujemy coś tutaj podziałać tym małym berbeciem. A hamulce to ma takie, że to by w miejscu stanęło. Masakra. Okej, ładnie. Dobra. Do widzenia panu. No, także tak, byłoby na tyle. W ogóle sorry, że tak mówię, kurczę, nie za bardzo, ale coś mi się stało w gardło, ale już tak porządnie. Gdzieś mnie albo przewiało, albo nie wiem w sumie co, zima, tak, no to... Normalne, że coś takie właśnie rzeczy się dzieją, ludzie chorują. No mnie też coś złapało. Mnie też coś złapało, L4 mam, siedzę w domu, więc nie jestem aż tak bardzo obłożnie chory, więc sobie myślę, co, no bo nagrywam, tak? Nie leżę jakiś, nie wiem, pod kroplówką, że nie mogę mówić. Nie wiem, bez zębów. Czy coś takiego. Także wolę ten dzień spożytkować na nagrywaniu i na słuchaniu SMS-ów standardowo. Za każdym razem, kiedy sobie przysiądę do nagrywania, już od kiedy mam ten telefon, nie było takiego dnia, żeby mi coś tam nie odezwał się jakiś SMS, nie? Bez kitu. Dobra, jeszcze kawałeczek i mamy metę. Nie mówcie, że za ten pokaz dostanę takie lipne auto, bo to jest masakra. Tym się jechać nie da. Słabe to jak cholera, jedyne co, no sterowanie w miarę dobre i hamowanie, nie, bo małe. I dlatego zwinne małe. Ale mocy to brakuje. Dobra, co my tu dostaniemy? Udało ci się, otrzymujesz zapłatę za udział i możesz zatrzymać samochód. Nieźle jak na kilka minut pracy. Czekajcie, bo coś mi tutaj w padzie migało, nie wiem czemu, ale nieważne. No nie chcę, no gdzie? Lambo na takie coś zamienić? Trzeba być debilem. No się mi daje we znaki. To gardło. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Tutaj, no to tu mamy niedaleko następny wyścig. Najgorsze jest właśnie to, że my musimy po takich, kurczę, jeździć szutrach, takich no, gównianych trasach dla tego samochodu, nie? O, ja pierdzielę. Chciałem spożytkować ten dzień, ale... Nie za bardzo to widzę, kurczę, że to jest zdrowe dla tego mojego gardła, bez kitu. Coraz bardziej mnie swędzi. Organizatorzy nie swędzi, drapie, szczypie, ja pierdzielę. 700, no co, no to sobie weźmiemy na co innego. Ten Nissan był zajebisty, pamiętam. Usuń niektóre części, zanim wystartujesz. Co jak co?
A, takie Lambo to my mamy. Właśnie tak mi się coś przypomniało, że to Lambo gdzieś widziałem. Czy tam na jakichś zapowiedziach, czy na czymś. No i rzeczywiście. No, masakra. Żyje. Jeszcze żyje. Boże, 5 okrążeń? Jaja se robią? O matko. No to ja ten wyścig przejadę i to będzie chyba wsio na dzisiaj. Albo zrobimy dłuższy odcinek. Zobaczymy. Tam jeszcze trochę wyścigów mam. Tych takich normalnych. Ej, pierdzielać. Ja nie mogę. Pierwszy, nie? Kochani, łapka w górę za to wyprzedzanie. Hardkorowo, ale poszło, udało się. Więc coś tu próbuje nas powyprzedzać. Nie zna mi te numery, no co ty. Ło, damn. Daję radę. Ja pierdzielę. Sorry naprawdę za to moje gardło, ale no... No co, no swędzi, drapie, jakby mnie ktoś piórkiem cały czas gdzieś tam gryźmolił. Czy jak to się tam mówi? Drapał, o. Gryźmolił, kurwa mać, ja to też jestem. No, dobra. Pięknie. Powiem tak, trasa jest dość długawa, więc... Tak. Myślę, że to będzie ostatni wyścig tego odcinka. Raczej się nie da więcej nagrać w takim tempie. No nie. Tym bardziej nie. Ja nic nie chcę mówić, ale to auto już ma dość. Jedę tak porządnie. Nie no, ja mu hamuję, ja mu skręcam, a on prosto. No nie. Nie można. Oluj. Kurczę, fajny taki Nissan GT-R, ja pierdzielę. Fajna fura, naprawdę. Ciekawe, czy takie Nissany, właśnie takie rzeczy są w tym nowym Need for Speedzie. Mówię, tam poprzednio wam właśnie mówiłem, że nie grałem i tak dalej, bo podobno fabuła denna i tak dalej, i płaci się w sumie za film, a nie za grę. Nie wierzę, że jesteś za grę. W pierwszej 50 najpopularniejszych kierowców na festiwalu. Ja też nie wierzę. Też nie myślałem, że mi się uda, naprawdę. Dobra, to za prędkość mamy dość dużo punktów, więc... Już będziemy hamować. Wow. Myślałem, że stracę te punkty. No jakoś się teraz wolniej, kurczę, dodają. Wcześniej to tak momentalnie miałem level, po 2, po 3 levele. Gdzieś tam jeszcze jeździło, jak się... Jeździło wcześniej, to latało się gdzieś tam bokiem i w ogóle. Nie wiem. Nie no, masakrycznie długi ten wyścig, no.
O loju. Dobra, cofniemy to. Jeszcze. Teraz. No, można, można. Bez zająknięcia, że tak powiem, zrobiony zakręt. Trzeba zwolnić troszkę. Ładnie, ładnie. On coś tam próbuje i próbuje, ale nic mu z tego nie wyjdzie raczej. Nie damy się, nie? Coś jakaś tam powtóreczka i... I po flincie. Ej, masz flinta? No, za dwa silki. No dobra. Ech, ten Dawnstarf. W sumie pograłbym w Dawnstarfa. Fajnie się tam w to multi w sumie grało. Pamiętam, że karczowaliśmy te lasy, to wszystko doszczętnie. Później jeszcze trzeba było sadzić. Całą mapkę żeśmy zwiedzili. Kurde, fajnie się grało w tego Dawnstarfa, naprawdę. Tylko mówię, to musi być ekipa. Jeden robi to, drugi sram to, trzeci sram to i tyle, nie? Najlepiej chyba miał ten, co siedział w bazie i nic nie robił, tylko gotował. Gotował żarcie. Nie dość, że sam na żarty, to jeszcze, kurczę, robił dla innych, nic go nie interesowało, nie? Chyba, że jakaś tam, nie wiem, watacha wilków przyszła na bazę, no to wtedy tak, no to już się trzeba było tłuc. Ale tak, to kurde luzik. Fajna sprawa. O, o. No nie, no to powtórzymy, bo... Dobra, wyszedł ładnie. Jezu! Masakra. Nie chcę mi się tego zakrętu powtarzać. Bez sensu, że oni, kurczę, jak bokiem lecą, to zwalniają. Nie ma pedał w podłogę, to on powinien iść, kurczę, on powinien nabierać prędkości, nie? Jak jeszcze kontruje, to tym bardziej. Lipa, lipa, lipa. Teraz sobie chyba jakąś tabletkę przyjebię i tyle z tego będzie, nie? Pójdę spać. Pieprzone gardło. Ale to widzicie, to są właśnie te... To jest właśnie to, co ja wam mówiłem też. To już nie o to tylko chodzi, że zima, że zimno, że przewiało. Nie. Tu chodzi o te choroby. O te narażenia dla youtubera. Na co youtuber jest narażony. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie z poprzednich odcinków, jak oglądaliście. Jak nie, to zapraszam do poprzednich. Tam była fajna rozmowa na temat właśnie, na co youtuber może być narażony. W sensie, na jakie ubytki na zdrowiu. Już macie zajebisty przykład. Gardło. Aleluja. To kiss the wall, motherfucker. Dobra. Ło, nareszcie. Co jak co, 5 okrążeń to jest zdecydowanie za dużo. Widzę, że świetnie się bawisz. Nigdy tego nie chcesz. Jeszcze na tak długi wyścig? Porażka. Nie, nie chcemy. Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu, nigdzie nas nie przenosiło. Okej, teraz tak, prawą stronę mamy ogarniętą, górę mam ogarniętą, lewą tym bardziej, dotąd wszystko. To co nam zostaje? Bo na pewno już dzisiaj nic nie zdążymy zrobić.
Auto nam w ogóle zostaje jeszcze, zobaczcie. Ale to na sam koniec już. To kompletnie na sam koniec zrobimy. Wiecie co? Myślałem, że będzie więcej wyścigów ulicznych, ale się okazuje, że jednak nie. Czekajcie, mogę to wyfiltrować jakoś? Rywale za pokazy starcia, stanki centra, kamery, znaki, zapomniane wozy. Dobra, nieważne. No to czekajcie, no to mamy tylko tutaj wyścigi uliczne, tak? Gladstone. Później co, już nie ma? LOL. A gdzie są te wyścigi, co były tutaj? Czekajcie. A, no są. No, że złoto, że wszystko zaliczone. Aha. Aha, tutaj też. Oluju. To nam tylko zostało parę wyścigów w sumie. Masakra. Dobra, zobaczmy, co to jest ten wyścig przed nami jeszcze. To oto. To jest sprint? To jest chyba sprint. To ja bym sobie to jeszcze przejechał z chęcią. Ja bym sobie to przejechał z chęcią i zostałoby nam akurat na tyle wyścigów na następny odcinek. Tych normalnych jeszcze wyścigów. Jaka furka. Tamto to musi być szybkie. Ta, to jest sprint. Yokohama. Już zasady. Ta fura jest za szybka na tę imprezę. Musisz ją osłabić, zanim weźmiesz udział w zawodach. W ogóle jest taka mgła. I pada deszcz. Bez kitu deszcz pada. Zamiast śnieg to deszcz, ale popieprzony. Okej. Yokohama GTX. Sprinty, ja pamiętam, jak ja lubiłem sprinty w tym. W Need for Speed Underground ze dwójce. O Jezu. W dwójce? Dobrze mówię? Chyba w dwójce to było. Tak, takie zielone to chyba były te sprinty, nie? Czy żółte? Nie, żółte to nie. Ja nie pamiętam już, kurczę, tych znaczków, co oznaczały nawet. Patrzcie. Pierdziele. Dawno temu, nie? No, ale sprinty fajne były. I drifty, oh my god. Jak jeszcze ktoś miał ten kierownicę, no to już w ogóle. No masakra, no. Wakacje po prostu spędzone przed kompem i tyle. Jeżdżenie na tym, na kierownicy. No, fajnie się jeździło. Że to skrzydełko jeszcze nie odpadło. Ani razu, no to masakra. Czy odpadło mi raz? Nie pamiętam. Drifting, ja kurde mać po prostu nie mogę opanować tego samochodu na tym żwirze, a nie drifting. Co wy tu ogarniacie? O kurde, ale ładna tapeta mi się odpaliła na tym, na telewizorze. I ja pierdzielę. Wiecie, ja mam tak skonfigurowane teraz, że mam telewizor podpięty do dysku. Znaczy dysk jest podpięty do telewizora, więc mogę z dysku coś tam oglądać. Mam jeszcze podpięty ten telewizor pod peceta i jeszcze chcę sobie podpiąć pod telewizję. Pod dekoder. No i powiesić ten telewizor, bo na razie to stoi mi tutaj obok, więc mam dosłownie trzy monitory. Dwa takie normalne, te co miałem, i jeszcze trzeci właśnie ten duży, nie? No, ten telewizor. Ciekawe, kurczę, jakbym odpalił Forzę na tym, na monitorze, jakby to się grało w to.
No i pięknie. No i akurat. 25 minut nagrania, super po prostu. Że tak powiem, idealnie się wyrobiłem w czasie. No thank you. Okej, okay, co my tu mamy dalej? Dalej. Tutaj mamy dwa i tam mamy dwa. Czyli będziemy musieli tak jakoś to zrobić. Zawróć, gdy będzie to możliwe. Proszę cię bardzo. W każdym momencie jest dla mnie możliwe. Za 400 metrów skręć w lewo. Dobrze, kochani, słuchajcie, dojedziemy sobie jeszcze. O, 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 kurde, myślałem, że wypierdzielę tam w ten słup. Dojedziemy, kochani, jeszcze do tego, do tej misji, Boże, miałem powiedzieć, do tego wyścigu. I tam zakończymy. Także jeszcze sobie pojeździmy troszkę tym Lambo. Tak, prawej strony. Więc chciałem w prawo skręcić, ale się nie dało. O, masakra. Jak to mówią, suka na chuj. A to ruskie w CS-ie, nie? Kurde, teraz takie w ogóle teksty są tych ruskich w CS-ie, że to po prostu, no, zlać się idzie normalnie ze śmiechu czasami. To też jest sprint. Mam jeszcze jakieś inne w ogóle wyścigi oprócz sprintów? Sprint? Nie! Zajebiście. Dobra, koniec, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapka w górę. No i do zobaczyska w kolejnym. Trzymajcie się, hej!